Na początku czuję się wam winny krótkie wyjaśnienia. Przede wszystkim odnośnie regularności na kanale, której ostatnio nie było i za to was przepraszam. Więcej, żeby nie zabierać czasu w filmie, napiszę o tym w komentarzu przypiętym pod tym materiałem, więc jeśli ktoś chciałby po prostu to przeczytać, to zapraszam. Kolejna sprawa to ogłoszony konkurs na smycze wrestlingowe, które też mam tutaj. I to właśnie takie smycze mogliście zgarnąć i zgarnęła ją jedna osoba, ponieważ sam jakoś bardziej tego nie rozbudowałem, więc przepraszam i za to, że nie rozeszło się to z żadnym większym echem. Natomiast mogę wam powiedzieć, że na dniach zorganizujemy sobie livestream, gdzie całą resztę tych smyczek po prostu wam rozdam. Jak to będzie wyglądało, to oczywiście dowiecie się na transmisji, więc po prostu na nią was zapraszam, a i jeszcze ją wam ogłoszę. Na karcie społeczności dla wspierających opublikuję informacje dla osoby, która zgarnęła tą smyczkę i jak ją odebrać, także tam zapraszam. Co do regularności i obecnej sytuacji kanału, to chcę wam powiedzieć jedno. Było jak było, nie mam zamiaru się nad tym rozczulać, chcę po prostu powiedzieć wam, że chcę wrócić do regularności i chcę, sam sobie to obiecałem, publikować dla was jeden film w ciągu dnia. Nie zawsze będą to filmy, gdzie będę tutaj siedział dla was przy biurku i będę mógł z wami konkretnie szeroko porozmawiać na wiele różnych tematów. Dlatego też myślę, że luźne filmy z ręki na jeden konkretny temat też będą w porządku, a i to chyba pokazały nam filmy, które opublikowałem dla was będąc w Anglii. Najważniejsze mimo wszystko dla mnie jest to, żeby ta komunikacja z wami była, żebyście mieli treści, żeby były tematy, na które możemy sobie w komentarzach rozmawiać, bo zawsze to było dla mnie najpiękniejsze w tym community wrestlingowym, więc takie treści też chcę wam dostarczać. Dziękuję wam za to, że cały czas tutaj jesteście, dziękuję za każdą subskrypcję, każdemu z was z osobna, dziękuję też osobom, które wspierają kanał i do tego was zapraszam. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, a także jeśli chcecie przyłożyć się do rozwoju projektu, to także zapraszam do wspierania kanału. Dobra, koniec tych informacji, które po prostu trzeba było powiedzieć z szacunku do was, do widzów. Zajmijmy się tematem Romana Reignsa, bo to jest najgorętszy temat, ten najważniejszy temat, który chyba trzeba poruszyć. Oczywiście na kanale już omówiliśmy sobie powrót Romana Reignsa w filmie z podsumowaniem SummerSlam 2024, które naprawdę wypadło solidnie. Takie też widziałem wasze opinie w komentarzach pod tym filmem, więc oczywiście komentarze wasze czytam i do tego też was zachęcam. Piszcie śmiało w komentarzach, jak wy oceniacie obecny powrót Romana Reignsa, jak wy się czujecie z tym, że Roman Reigns ponownie jest w WWE TV i jakie wobec tego macie dalsze oczekiwania, bo i to powiem wam w dzisiejszym odcinku z mojej strony. Oczywiście o powrocie Reignsa mówiło się bardzo dużo i wiele wskazywało na to, że albo przed SummerSlam, albo na SummerSlam ten powrót nastąpi. Biorąc pod uwagę to, że chyba w 2020 roku Roman Reigns powracał na SummerSlam, to można było spodziewać się, że federacja WWE znowu wykorzysta jakąś większą galę ku temu, żeby Reigns powrócił, no a zaraz po WrestleManii mamy SummerSlam jako największą galę lata, więc chyba było to oczywiste, że gdy Reigns nie powrócił na Money in the Bank, no to powróci raczej na SummerSlam, bo wiecie, jakby nie poszłoby to chyba kosztem Premium Live Eventu, by Reigns powrócił na SmackDown, więc powrót Reigns zaliczył na SummerSlam i dobrze, bo w jakim wydaniu był to powrót? Lekko odświeżony theme song, który moim zdaniem jest całkiem przyjemny i nawet sam już sobie zapętlam na playliście jadąc gdzieś w trasę. Roman Reigns powraca w takiej aurze, o jakiej chyba każdy z wrestlerów może tylko pomarzyć. Naprawdę. Nie wiem, czy ktoś ma taką aurę w obecnych czasach. No okej, The Rock mógłby mieć, ale wydaje mi się, że Roman Reigns nawet bym powiedział, że jest nad The Rockiem, biorąc pod uwagę to, jak naprawdę publiczność się do niego przekonała, jak długa była to droga dla Romana Reignsa, 10 ponad lat to zajęło, nie, 10 lat, dokładnie 10 lat to zajęło, żeby publika pokochała Romana Reignsa jego samego, za to jaki jest. Ja pamiętam, jak były te czasy, kiedy Vince McMahon na siłę chciał zrobić z Romana Reignsa face'a, ulubieńca publiczności, ten Royal Rumble match, gdzie nawet The Rock się pojawił, by podnieść jego rękę ku górze po wygraniu Royal Rumble match'a i tak wszyscy go buczeli. Słuchajcie, w końcu Roman Reigns osiągnął to sam i na to zasłużył. Triple H po WrestleMania 41 powiedział, że Roman Reigns powróci z zupełnie inną, nową historią i tego możemy się spodziewać. I słuchajcie, tak też było. Roman Reigns powrócił i tak jak historia z tytułami mistrzowskimi została odłożona na bok i nawet w momencie SummerSlam, gdzie spojrzał się na Cody Rhodesa i tak leciutko kiwnął głową w jego kierunku, było wiadome to, że okej, ty rób swoje, ja robię swoje. I teraz Roman Reigns skupiony jest na tym, co dla niego jest najważniejsze, a najważniejsza jest rodzina i sytuacja, która w rodzinie się dzieje, a w Bloodline w Samoan nie dzieje się zbyt dobrze. Ula Fala, jest to ten naszyjnik samoański, który jest teraz, słuchajcie, numerem jeden, jeżeli chodzi o storyline WWE. I jest to trochę przykre, bo tytuł mistrzowski Cody Rhodesa, tytuł mistrzowski WWE został odsunięty na bok, zsunięty z pierwszego miejsca i teraz Roman Reigns przejmuje całą tą historię główną programu WWE i nic dziwnego.
to jest Roman Reigns. Pojawił się on na pierwszym SmackDown po SummerSlam, stanął twarzą w twarz Solo Sikoą i rozprawił się z całym Bloodline, z Tama Tongą i Tangą Loą, który, słuchajcie, jest fenomenem. Jest fenomenem to, jak bardzo zboczowany jest ten zawodnik, to jest niesamowite. I aż przykro mi było, że na ostatnim SmackDown się nie pojawił. Pojawił się natomiast Roman Reigns, który ponownie stanął twarzą w twarz z Solo Sikoą, który powiedział do Reignsa wprost, że jeśli chce odebrać mu Ula Fale, czyli ten naszyjnik, to niech ruszy swoją dupę tutaj na ring. I tak się też stało. Roman Reigns przy wielkiej owacji publiczności, przy znakomitym wejściu w naprawdę dobrze wyglądającym i brzmiącym theme songu, pojawia się na arenie. Wszyscy, cała hala, dosłownie ręka ku górze, palec ku górze, o, bo nie było widać. I tak to, moi drodzy, wyglądało genialnie, naprawdę genialnie to wyglądało. Reigns ponownie rozprawił się z Bloodline, oczywiście załatwił Solo Sikoę, załatwił też Tama Tongę, bo Tangi Lowy nie było, jak już wspomniałem, ale nagle niespodziewanie zza pleców pojawił się Jacob Fatu, który był kontuzjowany od czasu wygrania mistrzostw tag teamowych, które są obecnie w posiadaniu Bloodline, ale już za tydzień odbędzie się walka z The Street Profits, którą, wydaje mi się, Bloodline może przegrać właśnie przez Romana Reignsa. To jest tylko taka moja teoria, że Reigns może przyczynić się do porażki Bloodline i straty tytułów mistrzowskich, bo te tytuły kompletnie nie są potrzebne w tej historii. Naprawdę. Jakby Ula Fala i cała historia Bloodline, która obecnie ma miejsce, jest zdecydowanie ponad każdym tytułem mistrzowskim w tej federacji. I ostatnio przeczytałem gdzieś na zagranicznych mediach, że Roman Reigns nie potrzebuje tytułu mistrzowskiego, to tytuł mistrzowski potrzebuje Romana Reignsa. I trochę tak jest, bo ten tytuł mistrzowski stracił na renomie, przynajmniej w moich oczach, od kiedy jest w rękach Cody Rhodesa, porównując do tego, jak to wyglądało, gdy był w rękach Romana Reignsa. Jednak wracając, pojawia się Jacob Fatu, który częstuje Romana Reignsa potężnym superkickiem jeszcze w tym bucie ortopedycznym, co na pewno Reigns odczuł. Potem jeszcze Bloodline rozprawiło się z nim tak, że wykonali na nim triple powerbomb na stół komentatorski i tak zakończyliśmy SmackDown. Triumfującym Bloodline nad Romanem Reignsem. Reigns jednak później po zejściu już z anteny SmackDown opuścił sam arenę o własnych nogach, więc wszystko jest w porządku. I Reigns prawdopodobnie, moi drodzy, będzie pojawiał się teraz co tydzień, na każdej tygodniówce, a może na prawie każdej tygodniówce, bo jak Triple H na konferencji prasowej po WrestleMania 41 powiedział, Roman Reigns rozpocznie nową historię i tą historię rozpoczął, w sensie kontynuowana jest dalej historia Bloodline, ale wiecie, z czymś znacznie większym na szali, z znaczeniem rodziny na szali, z Ula Falą na szali. To jest naprawdę grubszy temat, temat, w który, jak widzimy, Roman Reigns na razie angażuje się solo. Nie tak jak Solo Sikoa ze swoją grupą, ale naprawdę Roman Reigns jest solo, nawet Paula Heymana nie ma jego boku i to wydaje się być kwestią czasu. Wydaje mi się, że Paul Heyman już wkrótce się pojawi, pojawi się także Jimmy Uso, pojawi się także Jay Uso, bo i nawet publika skandowała Usos podczas ataku na Romanie Reignsie na ostatnim SmackDown, więc pojednanie się braci Usos, dołączenie ponownie do Romana Reignsa wydaje się być jedynie kwestią czasu i w to wszystko prawdopodobnie jeszcze może być zaangażowany Sami Zayn, bo zwróćmy uwagę, że na ten moment ani nie ma Jimmy'ego Uso. Sami Zayn stracił tytuł interkontynentalny, przegrał walkę rewanżową i nic wokół niego się nie dzieje. Jay Uso także nie ma teraz żadnej konkretnego programu, więc kwestią naprawdę chwili wydaje się być to, by OG Bloodline powróciło do WWE TV. Pewnie jeszcze przez jakąś chwilę Roman Reigns będzie występował sam, aby jeszcze bardziej podbudować to, co zawsze było mu odbierane, czyli że potrzebuje rodziny do pomocy. Teraz Reigns udowadnia, że nikogo do pomocy nie potrzebuje, sam rozprawia się z całym Bloodline. No i faktycznie Jacob Fatu stanął naprzeciwko Roman Reignsa. Prawdopodobnie dostaniemy walkę tej dwójki, Jacob Fatu kontra Roman Reigns jeden na jednego, być może na Bad Blood to byłoby coś mocnego, a może i nawet na Bash in Berlin dojdzie już do takiej walki. Kto wie, jak bardzo Roman Reigns zostanie teraz zaangażowany w grafik WWE. Gala w Berlinie już 31 sierpnia i wydaje mi się, że coś tam powinno się wydarzyć. Raczej nie będzie to walka z Solo Sikoą. Na to jeszcze przyjdzie czas i pewnie Bad Blood może do tego nas doprowadzić. Więc jak najbardziej, Roman Reigns kontra Jacob Fatu na Bash in Berlin, jestem jak najbardziej za. Tangi Lowy to proszę nie angażujmy, Tama Tonga nie dostanie walki jeden na jednego z Reignsem. Może na jakimś SmackDown, chociaż w to też bardzo wątpię. Później czeka nas na pewno jeszcze walka jeden na jednego z Solo Sikoą. Być może będzie to właśnie Bad Blood, albo będzie to sama WrestleMania, chociaż nie chciałbym tracić WrestleMania na walkę Reigns-Sikoa. Bardziej WrestleMania 41 poświęciłbym na walkę Reigns-Rock, który powinien dołączyć do tej złej strony Bloodline. Po dobrej stronie Bloodline Reigns,
po złej stronie rok. I to miałoby, moi drodzy, jak najbardziej ogromny sens. Będzie też Survivor Series, gdzie dobre Bloodline kontra złe Bloodline powinno się ze sobą zmierzyć i pewnie też wokół tej walki będzie opiewała cała promocja Survivor Series i do tego wszystkiego przyjdzie nam, moi drodzy, jeszcze dojść. Teraz zaczyna się dziać naprawdę bardzo dobry okres w WWE. Roman Reigns wrócił ku uciesze wielu fanów, mam nadzieję, że i ku uciesze was. Dajcie w komentarzach znać, jak wam podoba się powrót Romana Reignsa, jak obecnie jego bukowanie się wam podoba i czego oczekujecie od Romana Reignsa, co chcielibyście od Romana Reignsa zobaczyć, jakie walki chcielibyście zobaczyć i jakie wy macie na to fantasy booking. Dajcie znać w komentarzach, serce komentarzy jest dla was, dzięki jeszcze raz, że jesteście i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, by nie przeminąć, nie ominąć żadnego filmu. Wpadajcie też na portal wrestling.tv, ponieważ tam pojawiają się zawsze wszystkie wyniki gali, każdej jednej gali tygodniówki czy Prime Live Event na bieżąco, więc wszystko w temacie wrestlingu tam znajdziecie. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się, zostawcie polubienie pod materiałem i serce komentarzy jest dla was. Cześć!